Słuchajcie, tu jest 9 Avenue. Tam normalnie, jak ja się wprowadzałem tam, gdzie wam pokażę, nie było nic, były same ruiny, w lewo pojedziemy, same ruiny. No i wtedy, kiedy się wprowadzałem, to był gdzieś 94, 5. Oj, tu się działy piękne rzeczy. Wejdziemy do środka, tam był ogródek, zobaczymy moje okno. Patrzcie, ogródek i tam, na dole, te okna to studio moje, a na górze mieszkanie. To się okazało, że w każdym takim mieszkaniu były studia. Obok mnie było Fuji's, Lauren Hill. No i tam studia z muzyką do reklamy, muzyką do filmowej. Kawał życia. I sporo muzyki tutaj padło. Mając 15 lat, chodziłem w Łodzi, wychowywałem się po Piotrkowskiej. Pierwszy raz usłyszałem jazz na krótkich falach, a byłem wirtuozem muzyki klasycznej. Grałem już koncerty z orkiestrami symfonicznymi. Grałem na fajny repertuar recitalowy. Miałem stypendium do Oistracha w Moskwie. W momencie, kiedy usłyszałem jazz, wiedziałem, że to jest moja muzyka. Namówiłem mamę, żeby mi kupiła saksofon. Zacząłem grać. 6 tygodni później grałem pierwszy koncert jazzowy, a pół roku później miałem debiut na Zaduszkach w Krakowie. A teraz Wojtek Kalulak. Dobry wieczór. Jest to kolega doli, niedoli od wielu, wielu lat, który tak się zdarzyło, że podobnie o muzyce myśleliśmy jakoś i chyba ma rację. Mogę tylko przypuszczać, że pierwsze spotkanie z Michałem nastąpiło w Warszawie, ponieważ Michał przyjechał z Łodzi, a ja dojeżdżałem bez przerwy do Warszawy z Krakowa i że musiało być to około roku 61. Ale mówiąc szczerze, nie pamiętam pierwszego spotkania z Michałem. W każdym razie w Warszawie wtedy było bardzo bujne życie towarzyskie i klubowe i rozrywkowe również. Także przyjechawszy do Warszawy, jeżeli miało się, powiedzmy sobie, te same zainteresowania, to trudno się było nie spotkać i w ten sposób zapewne spotkaliśmy się z Michałem mniej więcej w tamtym okresie. To jest ulica Piotrkowska. Jak miałem 14 lat, to była moja 5. Avenue. Kiedy zacząłem marzyć o Nowym Jorku, to od razu tutaj wychodziłem przed Grand Hotel, tak? I czułem się jak na 5. Avenue. Trochę jest może mniejsza, ale to ma urok. Ta ulica zawsze miała i będzie miała urok. No słuchajcie, tutaj stałem, chodziłem na desery po lekcjach czybiec, a tu już potem, tu właśnie się zaczynała ta 5. Avenue, o której mówię. I tutaj, tak, no i dalej. A teraz, jakie czasy fajne. No, nie trzeba chodzić, można jeździć. To jedziemy z powrotem, dobrze? Nowy Jork jest miejscem, gdzie najwięcej klubów jazzowych jest, najwięcej ruchu, podróży, muzyków, ludzi, turystów. I właśnie Nowy Jork, sam Nowy Jork to jest jazz. Większość, nie cały, ale większość. Czy Village, czy West Side, czy Harlem. Czy tak. Wiadomo, że jazz powstał w Nowym Orleanie, że na Bourbon Street, że był w Chicago. Wszędzie jest trochę tego jazzu na całym świecie, ale prawdziwy jazz w największej ilości i największej jakości jest na pewno tylko w Nowym Jorku. Poza tym, co mnie zafascynowało w Nowym Jorku, to, że jako nastoletni chłopiec widziałem parę filmów, usłyszałem muzykę, potem udało mi się być częścią zespołu The Wreckers, który dostaliśmy stypendium za najlepszy zespół za żelaznej kurtyny. No i na żywo po prostu zwiedziliśmy całe Stany.
No i Nowy Jork był, jest i będzie Nowym Jorkiem. Tam jest to jedyne miasto, gdzie naprawdę mogę żyć, tworzyć to miasto, które swoim tempem, swoim hałasem, swoim życiem napędza każdego jazzmana. Każdy tutaj działa na najwyższych obrotach i najbardziej kreatywnie. Poza tym nie sądzę, że to tylko dotyczy jazzu, bo jest wielu artystów, wielu ludzi, kto tutaj przyjedzie, dostaje skrzydeł i dostaje większego kopa i tutaj się pracuje na najwyższym miejscu. Met? That's a good question. I would believe you might ask him that. I believe it might have been New York, and that was probably early 70s, 71, somewhere in there. I believe he was in New York, and I met him through some of those people. I'm not sure exactly who. He was married to Ursula Dusiak at the time, the singer, and I kind of met him somewhere back east. Don't remember exactly where. Jesteśmy w Nowym Jorku, Piąta Aleja, prestiżowa, idziemy w dół miasta i cofamy się o kilkadziesiąt lat wstecz. W 71 roku Michał, mój były mąż Urbaniak, wraz z zespołem naszym, w którym ja byłam też, braliśmy udział w festiwalu jazzowym w Montreux, to w Szwajcarii, reprezentując Polskę, Polskie Radio właściwie. I tam Michał dostał pierwszą nagrodę jako najlepszy solista festiwalu. Roczne stypendium do Berklee School of Music w Bostonie, prestiżowa szkoła jazzu w Stanach. I w ten sposób się dostałem do Stanów. Zresztą nie od razu, ponieważ zespół pracował ze mną parę lat. Byliśmy w Niemczech, w Szwajcarii, we Francji. Mieszkaliśmy w Niemczech, w Szwajcarii. Postanowiłem jeszcze rok, dwa pograć zespołem, żeby każdy też więcej skorzystał z tej wspólnej pracy. Były to wyjazdy przeważnie do Skandynawii i grało się tam po prostu, jak to się mówi, do kotleta. Przy czym to nie zawsze musiało być zajęcie paskudne, dlatego że były to czasy, w których jazz był muzyką bardzo akceptowaną do tańca i jeżeli złożył się taki zespół z jazzmenów, to można sobie było grać standardy i te standardy były tam bardzo dobrze znane i ludzie to bardzo lubili. Myśmy właśnie w ten sposób spędzili z Michałem i z Ulą Dudziak i z Andrzejem Dąbrowskim w kwartecie, no, ładnych parę lat, grając w Szwecji i w Norwegii głównie. Właściwie szlifowaliśmy muzykę przez ten rok, podróżując po całej Europie i przygotowując właśnie tę muzykę na amerykański rynek. No i po czym w 73 roku pojechaliśmy z Ulą, 11 września wylądowaliśmy na lotnisku Kennedy'ego. To był właściwie pomysł Michała, żeby przyjechać tu już z gotową muzyką i najpierw zareprezentować ją z polskim zespołem, a potem, to już w trakcie tak się stało, naszego pobytu, dobrać sobie amerykańskich muzyków i osiedlić się tutaj na dłużej i zdobyć rynek amerykański, wziąć go sobie w swoje ręce. W pierwszej minucie czułem się wolny i tak jak wymarzyłem sobie, kiedy miałem 15 lat, wolność powinna wyglądać. Wolność i swoboda. Jazz przede wszystkim jest to muzyka wolności. Jest to muzyka protestu przeciwko jakimkolwiek nakazom, zakazom i przykazom. A oprócz tego jest to wielkie przeżycie emocjonalne, którego się nie można nauczyć, którego nie można wytłumaczyć, nie można zapisać. Można tylko poczuć albo nie. Ja często mam porównania takie, powiedziałbym, no ekstremalne. Na przykład dlaczego jazz nie może być intelektualny? Bo jazz intelektualny porównałbym do uprawiania seksu z instrukcją w ręku.
po prostu albo jest, albo się dzieje, albo się nie dzieje. Czyli albo się czuje, albo się nie czuje. To. Zresztą poza tym muzyka międzynarodowa, ale wywodząca się absolutnie z czarnych ludzi, z plantacji. Jest to muzyka, która powstała przy zderzeniu przyjazdu niewolników z Afryki do Stanów, gdzie zjechało się dużo emigrantów europejskich. Skąd na przykład takie skojarzenie jak Gershwin, który był Żydem, i jego wszystkie szale, które właściwie miały czarne kanotacje, no nie tylko kanotacje, to po prostu były związane bardzo ściśle z czarną muzyką, z czarną kulturą, czyli połączenie kultur europejskich z oryginalną czarną afrykańską. To się odbyło na terenie amerykańskim, dlatego też ludzie, którzy tu chodzą, spacerują, to swingują. Ludzie, którzy w mowie słychać jazz wszędzie w życiu, a szczególnie właśnie w tym mieście, które nazywamy Nowym Jorkiem.